Witam w kolejnym odcinku z cyklu Wiem Wszystko. Temat motoryzacja, instalacja LPG. Chciałbym odpowiedzieć na pytanie, czy instalacja LPG niszczy silnik. Tak naprawdę instalacja LPG, jeżeli jest dobrze zamontowana, to silnika nie niszczy. Aczkolwiek ogólnie całościowo silnika nie niszczy, ale najbardziej cierpi tak naprawdę głowica w silniku, czyli wypalają się gniazda zaworowe i same zawory mogą się też wypalić, czy uszczelkę pod głowicą ze względu na tę podwyższoną temperaturę spalania. Ale to tak naprawdę zależy od modelu i marki samochodu. Są silniki bardziej i lepiej przystosowane, powiedzmy, do spalania. Najlepsze silniki, powiedzmy, z hydrauliczną regulacją zaworów, to silnik w ogóle może nie odczuwać praktycznie pracy na LPG. Czyli na pewno wybierajmy do montażu instalacji LPG samochody z hydrauliczną regulacją zaworów, których niestety jest już coraz mniej na rynku. Musimy wybierać w większości z marek, powiedzmy, które już z kilkuletnich, powiedzmy, samochodów, aczkolwiek są jeszcze na rynku samochody nowe, które mają hydrauliczną regulację zaworów i wtrysk pośredni, no bo bezpośredni wtrysk też podnosi cenę takiej instalacji, no i koszt zwrotu, powiedzmy, jest też o wiele więcej trzeba przejechać kilometrów, żeby nam się ta instalacja zwróciła. Także to by było na tyle odnośnie, czy instalacja LPG niszczy nam silnik. Dziękuję i pozdrawiam. Do następnego.